Państwu zapowiadałem, po przerwie jest już z nami dr Rafał Brzeski, specjalista od spraw terroryzmu, także stosunków międzynarodowych, różnych, nie zawsze wychodzących na jaw, bądź nieznanych szerszej publiczności tajemnic związanych z historią narodów, z historią służb specjalnych. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj chwilę porozmawiali o początkach państwa Izrael, bo mamy temat izraelski dość mocno teraz omawiany. En vogue. En vogue, jak mawiają Francuzi. Natomiast właśnie pańska specjalność, czyli terroryzm, służby, które inspirują często działania terrorystyczne, z początkami państwa Izrael się bardzo silnie splata. Na dobrą sprawę mówi się czasami, że państwo Izrael jest to jedyny kraj, że powstało w wyniku działalności terrorystycznej. I w wyniku jedyny sukces odniesiony przez terrorystów w historii. W historii, to jeśli chodzi o no państwowotwórczy wręcz, to nie tam, że zmiana jakiejś ideologii czy cokolwiek, bo nie, to jest państwowotwórczy. A działały w zasadzie trzy organizacje, przy czym jedna jest odszczepieńczą grupą od tych dwóch podstawowych, czyli Irgun Cwai Leumi i Hagana. Ta trzecia to jest tak zwana według Anglików Gang Sterna, według innych po prostu organizacja Abrahama Sterna, który używał w Izraelu nazwiska Ben Moshe. I to była grupa, która wyszła z Irgunu. A wszystkie trzy w gruncie rzeczy mają korzenie w dużej mierze, a przynajmniej korzenie techniczno-organizacyjno-szkoleniowe, wyszkoleniowe w Polsce. Wszystkie trzy. Wszystkie trzy były, bo wtedy jeszcze Abraham Stern był w Irgunie, wszystkie trzy, czyli te dwie organizacje, Irgun Cwai Leumi i Hagana, były szkolone przez polską dwójkę, przez polskich wojskowych w różnych od jesieni 1936 roku trwała ta współpraca. I rząd polski bardzo mocno wspierał. Najpierw, i to bardzo, ten program był niesłychanie logiczny. W 1936 i 1937 roku robiono obozy dla młodzieży. Ale tej młodzieży, nazwijmy to, wyselekcjonowanej przez te dwie organizacje. Ale były to obozy o charakterze paramilitarnym. To było jak gdyby takie podstawowe dla młodych. W 1938 roku już, czyli w trzecim roku jak gdyby tego programu, 40 bojowników Irgunu przeszło regularne szkolenie wojskowe w Zofiówce na Wołyniu i pod Łodzią, w ośrodku pod Łodzią. Rok później z kolei, czy to już jest rok wojenny, czyli wiosną 1939 roku, na parę miesięcy przed wojną, ludzie z Irgunu i Hagany przeszli szkolenie minerskie w Andrychowie, gdzie nauczono ich praktycznie wszystkiego, jak wysadzać na różne sposoby. No moment, tu wejdę panu doktorowi w słowo, dlatego że to jest ten czas, kiedy w ogóle polska armia bardzo intensywnie szkoli się w czymś, co potem nazwano komandosami, wtedy nie było jeszcze tego słowa. Pierwszy właśnie oddział spadochronowy Polski wtedy właśnie jest testowany. Byliśmy chyba jednymi z prekursorów tej działalności. Byliśmy jednymi z prekursorów, bo było to wpisane w duży polski program wyszkolenia oficerów różnego rodzaju, a zwłaszcza tak zwanych oficerów rezerwy dwójki, do działalności zafrontowej. Dlatego, że liczono się, że jeżeli Niemcy nas zaatakują, no to przejdą bardzo szybko olbrzymią i zajmą dużą część Polski, terytorium, a wówczas zostanie uruchomiona za frontem całe te siatki, które były, zostały i ci ludzie, którzy zostali wcześniej przeszkoleni. I tu byliśmy prekursorem, tu później późniejszy szef, pułkownik Gubbins brytyjskiego, później szef SOE, czyli tej praktycznie organizacji, która
nadzorowała w pewnym sensie i koordynowała wszystkie ruchy partyzanckie i walczące z Niemcami na terenie całej okupowanej Europy, czyli Special Operations Executive. On przyjechał nawet w ostatniej chwili, jeszcze we wrześniu 1939 roku był w Polsce, a wcześniej był kilka razy w Polsce, żeby przeszkolić sam siebie. On był teoretykiem w dużej mierze, a przyjechał tutaj zobaczyć, jak to robią Polacy. I mnóstwo elementów tego, co u nas wymyślono i przygotowano w 1938 i 1939 roku, to później zastosowano w SOI. Ale wracając do naszych tych dwóch organizacji żydowskich, to po tym, bo wtedy to już było szlif jak gdyby, to był właśnie w Andrychowie Minerski i to było 25 ludzi z Irgunu, przez 4 miesiące byli szkoleni, a wojskowe szkolenie już takie jak gdyby to oficerskie, to było w Rembertowie i w Warszawie, a kawałek stąd, na Ceglanej, był magazyn dla nich. Dlaczego? Nie dla nich uzbrojenia, amunicji, materiałów wybuchowych, najważniejszych rzeczy do działalności partyzanckiej, tych potrzebnych. Między innymi było tam 20 tysięcy karabinów Mausera i karabiny maszynowe produkcji polskiej. Wszystko polskiej produkcji, bez numerów i bez wybicia jakiegokolwiek znaku, skąd one pochodzą. Nic, anonimowych. Broń była anonimowa. Dlaczego to zrobiono? I dlaczego w tej ostatniej chwili tutaj na tej Ceglanej? Stąd to było szmuglowane do Palestyny. Szmuglowano między innymi tam, jak gdyby udział w tym był bardzo duży, polskiego transatlantyka Polonia, opisanego później pod, którym dowodził, był kapitanem Polonii, był kapitan Mamert Stankiewicz, piękna postać i wszystkim opisana później jako kapitan. I wszystkim młodym ludziom tą książkę polecam, dlatego, bo ona uczy odpowiedzialności niesłychanie, bardzo dobrze uczy odpowiedzialności. I ta Polonia teoretycznie woziła turystów do Ziemi Świętej. Takich turystów, co to mogą odpowiedzieć ogniem w razie zaczepienia. Tak, w razie czego to on jest. I oni sobie wsiadali w Konstancy, w Rumunii, na pokład Polonii. Na pokładzie Polonii wyrzucali wszystkie swoje dokumenty, niszczyli dokumenty i lądowali już anonimowo albo z dokumentami fałszywymi palestyńskimi, które potrafili. Jaki Polska miała interes w tworzeniu żydowskiego terroryzmu? I pamiętajmy jeszcze kiedy. Mhm. To już jest po gwarancjach brytyjskich. Myśmy szkolili terrorystów do działań. Wchodziliśmy w szkodę Brytyjczykom. Wchodziliśmy dokładnie w szkodę Brytyjczykom. Jaki mieliśmy interes? Ale to jeszcze za chwileczkę. Ale jeszcze, bo to nie początek tej szkody. Tylko pamiętajmy, że jak armia Andersa wyszła, z tą armią ze Związku Sowieckiego, w tej armii, w szeregach tej armii było około 4 tysięcy Żydów przeszkolonych jako żołnierze, już przeszkolonych w polskiej armii jako żołnierze. Przez Iran oni przecież przeszli gdzie? Do Palestyny i tam stacjonowali. I tam z tych 4 tysięcy, 3 tysiące, nazwijmy to, zdezerterowało. To była poufna instrukcja generała Andersa. Jeżeli chcą zostać, to nie przeszkadzamy. Jeżeli chcą zasilić te organizacje walczące z Brytyjczykami o wolny Izrael, to my nie przeszkadzamy. I mało tego jeszcze, w 1939 roku, na wiosnę, Irgun dostał od polskiego rządu 212 tysięcy złotych przedwojennych pożyczki na działalność terrorystyczną. Część była to w uzbrojeniu, ale tylko część, reszta w gotówce. Przywódcy, czyli Żabotyński i Stern właśnie, podpisali coś w rodzaju skryptu dłużnego. Uznali to za dług honorowy, który zostanie spłacony natychmiast po powstaniu państwa Izrael. Nie znalazłem nigdy, bo chociaż mam kopię, fotokopię tych obu listów, tych skryptów dłużnych, nazwijmy to, nie znalazłem nigdy śladu, żeby zostało ten dług honorowy został spłacony. Ale jeszcze później, jak było przecież z wojskami generała Andersa, to
wyszło dwóch premierów. Późniejszy. Begin i Itzhak Szamir. Znaczy, Menachem Begin chciał pozostać w szeregach drugiego korpusu i dlatego powiedział, że on przysięgał tej armii i temu krajowi. Na co otrzymał zastępca dowódcy drugiego korpusu, generał Tokarzewski, dał mu bezterminowy urlop. Ci zresztą... Czyli to nie była dezercja? Nie, tylko oni nie byli dowódcy. W szeregach polskiej armii, wojsk polskich, nie byli uważani za dezerterów, w związku z czym, jeżeli nawet Brytyjczycy ich złapali, no to on mówił, że on jest z polskiej armii. I weryfikowano, tak, jest taki żołnierz, jest u nas, tak, on jest na urlopie. No wracam do pytania, jaki mieliśmy w tym interes? Interes był prosty. Interes był niedeklarowany nigdzie poza rozmowami właśnie bardzo poufnymi. I to też wewnątrz polskiej dyplomacji, polskiego wojska. Żeby zmienić kształt etnograficzny Polski. To znaczy, mówiono o 700 tysiącach ludzi, dlatego że tych 700 tysięcy deklarowało chęć wyjazdu do Izraela i zgodnie z ocenami i szacunkami Żabotyńskiego, które on potem mówił, to jest dobry potencjalny element dla naszych bojowników, jako z nich możemy zrobić naszych bojowników. I najlepszych ludzi z tych 700 tysięcy właśnie przerzucano, dopóki do wybuchu wojny, przerzucano Polonią oraz przerzucano w ramach oczywiście turystyki. Oni wszyscy wyjeżdżając z Polski dostawali 40 funtów brytyjskich od polskiego rządu. Tam, żebyś na pierwsze kroki miał. I oni, ci, którzy wyjeżdżali, to lecieli też czasami lotem. Lot uruchomił połączenia z głównych miast Polski do Hajfy albo do Konstancy, żeby mogli się przesiąść na Polonię, bo Polonia chodziła między Konstancą a chyba co dwa tygodnie, między Konstancą a Hajfą. I PKP zrobiło dodatkowe pociągi, uruchomiło taki rozkład jazdy, żeby do Konstancy więcej pociągów dochodziło. No niby to rozwój turystyki był. No, no do Ziemi Świętej, kto no by nie chciał się udać? Kto by się nie chciał udać do Ziemi Świętej? A jeśli chodzi o tego drugiego premiera, Itzhaka Szamira, to on pod nazwiskiem Jeziernicki i z polskimi lewymi dokumentami wojskowymi jako podoficer uciekał i miał autentyczne dokumenty wystawione na nazwisko Jeziernicki. Jak go Brytyjczycy gdzieś tam usiłowali go, czy tam zatrzymali go, to miał dokumenty polskie, autentyczne, polskiego wojskowe. I świetnie mówił po polsku, w związku z czym udawał Polaka, wszystko się przechodziło. A natomiast w drugą stronę, to ta organizacja Irgun Zwei Leumi poprosiła już w Palestynie polskich dowódców, słuchajcie, na polskich samochodach i pojazdach, to obok brytyjskiego oznaczenia malujcie swoje polskie. To my wtedy będziemy wiedzieli i nie atakowali. I przynajmniej tyle z tego mieliśmy, bo nie sądzę, żeby cała ta historia dzisiaj miała jeszcze jakiekolwiek znaczenie w relacjach polsko-izraelskich. Dług honorowy. Myśli pan doktor, że możemy no, w jakikolwiek sposób... w pewnym sensie, no przepraszam, przywódcy, ojcowie, którzy zbudowali fundamenty tego państwa, uznali, że zaciągnęli w Polsce dług honorowy. No właśnie, czy możemy w jakikolwiek sposób, teraz przypominając ten udział, współudział w stworzeniu państwa Izrael, czy możemy się do tego w jakiś sposób odwołać w tym sporze, w tym konflikcie, który wybuchł w ciągu ostatnich tygodni? Możemy się odwołać tygodni? W taki sposób, jak my się w tej chwili odwołujemy, to raczej mówić o tym. Czyli to, co teraz, no jakbyśmy mówili po angielsku i gdyby nasz sygnał szedł na cały no to świat, to może do kogoś by dotarło. No to by, może by dotarło do kogoś, ale to przecież można wszystko po angielsku napisać i zrobić, to jeszcze uzupełnić zdjęciami. Ja tutaj nie przyniosłem i w ogóle nie mamy zdjęć. Jest to w każdym razie dobrze udokumentowane. Nie, nie, jest to bardzo dobrze udokumentowane, dlatego że ja sam już w tej chwili to już nie pamiętam wszystkich elementów i wszystkich awantur, jakie na Bliskim Wschodzie dowództwo 8 Armii Brytyjskiej robiło polskiemu dowództwu z powodu tego, że Żydzi, którzy przyszli z wami
przez Iran ze Związku Sowieckiego, to znaleźli się po drugiej stronie i walczą z nami. No i tam tłumaczenie, wymaganie, opinie o tej Polskiej, że te polskie wojska to w Palestynie, to one nie są, to może by ich gdzieś przesunąć, bo to tam więcej szkody z tego niż pożytku i tak dalej, i tak dalej. No. Zawiła i bardzo ciekawa, myślę, że kompletnie nieznana i w Polsce, i na świecie historia początków państwa Izrael z dużym wkładem, jak widzimy, Polski. Warto, tak jak pan doktor powiedział, po pierwsze badać tą sprawę, po drugie ją nagłaśniać, bo jest to także być może ciekawy argument, skoro rozmawiamy o historii, o przeszłości, kto komu jest winien, kto był katem, kto ofiarą. Dziękuję za wizytę w Telewizji Republika. Dziękuję również. Doktor Rafał Brzeski był naszym gościem, a za chwilę po